nieporozumień. Siema, dzisiaj ogram wam BMW L-kę 310. To jest który rok, Krzysztof? Tamten, 22. 2022. Zobaczymy, czy tutaj kursantka umie zsiadać z motocykla. Umie! A czy teraz w bleku umie? Udostępnij koledze na chwilkę, się przejedzie. Ruszyć? Zobaczymy, czy to wyrywa na kółko. Z BMW. Jedyneczka. Kurczę, powiem wam, taki fajny streetek to jest. Zaraz zapniemy dwójkę. Biegi perfekcyjnie tu wchodzą. Ciekawe, ile taka kosztuje. Oddycha się też fajnie, jest na oryginalnym wydechu. Czyli cichutki to jest motocykl. Powiem, że z dwójki tak wolno jadąc, przyspieszając, no czuć, że to idzie. Że to chce iść. Na Elce no hamuje dwoma hamulcami. A jak? Spróbuję teraz jeszcze przejechać slalom. Jedynką. Jak już jestem tutaj, no to może bez podpierania. Jarku, dasz radę? O, zgasł mi, ale prawie dałem. Można ją odpalać na biegu, ale zaliczyłem. Nie, naprawdę, bardzo przyjemny motocykl. BMW. Kto wie, czy ja na miasto sobie takiego czegoś nie wezmę w przyszłości. Zamiast samochodem śmigać, oddamy kursantowi sprzęt, jeszcze pokażę go w całości. Umie zsiadać, umie gasić. Ile kosztuje taka, Krzysztof? Nie mam pojęcia teraz. A wcześniej ile kosztowała? 26. 26 tysięcy. Na LEDach. Piękna, w ogóle taka jest. Bardzo fajna. I ci powiem, mimo że seryjnego wydechu, to ma odejście, wiesz? Odpycha się. Niski manewr to, wysoki manewr to. No. Pięknie. Od domu bierze i dlatego, nie? Bo ona praktycznie bierze tak samo jak te izjotki. Pomimo tam są cztery cylindry, to tutaj to odejście jest bardzo podobne, nie? Mm-hmm. Nie, pięknie, pięknie. Bardzo ładna. Że ona jest lżejsza o 70 kg od izjotki. O ile? 70 kg. 70 kg od Yamahy XJ6. XJ6, tak? Tak. Szok. Nie, no to jest kosmos. No dlatego niższa waga, mniejsza moc, odejście jest takie samo, nie? No. A widziałeś, jak mi tu ładnie poszło? No, prawie. Tylko zgas, ale to wina motocykla jest, wiesz? Oczywiście. Trzeba po prostu... To co, oddajemy sprzęta, dzięki za udostępnienie. Dzięki. I leci BMW-ka. Leciutka jest i dlatego tak wszyscy fajnie wchodzą w te zakręty. Nie no, 70 kilo różnicy między Yamaszką. Szok. Nie no, pięknie to chodzi. A Beta stoi. Beta powinna na kolej latać. Zaraz będzie gorzej, bo kamera będzie blisko. Jest dobrze. Łe tam. Za każdym razem jest.
A fajną lampę ma z przodu. Przerwa? Nie. Pęd do jazdy motocyklem jest bardzo silny. Powiem wam, że tutaj 600-ką jeździłem i ciężko było, nie? 600-ka już jest ciężka. Beciną to tam bez problemu tutaj sobie wjadę. Jeszcze będę chciał tutaj wypytać, nie? Bo tak się dowiedziałem na boku, że tutaj koleżanka ma jakiś motocykl i upala po kryjomu gdzieś tam i podobno KTM-a, ale czy to prawda jest, to nie wiem. Zaraz się wywiem wszystkiego. Jaki ty masz motocykl w ogóle? Masz. Mówił Krzysztof, że masz. Nie? KTM-a nie masz? 125? A czyj? A co? Jeździłaś? No. Jak? No to właśnie tą 125 KTM-em by ci było łatwiej na koło. To, że tam jest dwusów. A masz dostęp do tego motocykla? Nie. Tylko tak. Chwilówka jakaś była. No, w zeszłym roku. A, to ktoś ci dał po prostu, żeby sobie to jeździła. I fajnie się jeździło? Ale to była taki jak mój motocykl. Nie. Nie? To był Duke. Taki na supermoto koła. A to też fajny jest, nie? Nie, taki. Taki, no to Duke to się nazywa, no. Ten KTM, Duke. A ja myślałem, że ty krosowe opanowałaś. Nie, ja myślę, że to by było fajnie na krosowe. No. Bo tutaj na tym motocyklu to na stojąco się jeździ tak naprawdę, wiesz. Okej. Okay. A dobra, to cię nie męczę, to spadam. Trzymaj się. Siema. Widzicie ten kościół? W latach tam, nie wiem, powojennych cała ściana się zapadła, bo słuchajcie, tutaj to miasto jest po kopalni soli. Nawet tramwaje jeździły, ale zlikwidowali, bo się bali, że to będzie wszystko się zapadać. Jeszcze w Leku gdzieś pojedzie i się zapadnie. Uwielbiam takie małe uliczki. A ja go chciałem na koło wyrwać. I dobrze, że nie wyrwałem. Tu w korku nie będę stał, lecę na lewo.
prawo, na lewo. To powiem wam tak, kiedyś jak jeździłem ścigaczami, no to zawsze omijałem takie kolumny samochodowe, ale jakoś tak po wypadku, wiecie, powiem wam, że nie przejeżdżam już. Wolę w swojej kolejce już postać. Ale widzę, młodzi rajderzy to mają od razu zapędy na takie coś, żeby przebić się przez gąszcz samochodów, ale ja tam luzik. Generalnie powinno być tak, że samochody powinny powinny do prawej, jak widzą motocykl, dobijać i robić to miejsce, nie? No tak generalnie powinno być, no ale i tak nikt tego nie przestrzega. To nic nie poradzę na to. Pojadę na Willy Boysów, może tam Tomek dobije, bo pisałem z nim, mówi, że może podjedzie. Bo jutro to już pogoda ma być lipna. Trzeba wykorzystać tę chwilę. Chociaż dzisiaj, kurczę, powiem wam, wieje. Nie wiem, co ja tam polatam na tym kole, ale zawsze coś polatam, nie? Walka z wiatrem. Skuter. Ojo. Deszcz zaczyna padać. Jak znalazł. Jak ja to uwielbiam. To zmokłem jak siera, nie? Wszystko mokre. Skarpetki, gadzie, taka ulewa mnie złapała. No tu to jest dopiero wiatr. Ale już się nie mogę doczekać przyszłotygodniowej paczki z Lita. Tomek, Kuba, Bleku. Filmik nagramy. No widziałem te ciuchy, już widziałem. No powiem wam, widziałem. Widziałem, bo mi linki wysłali. Bleku będzie po prostu. No zobaczycie zresztą. No nie będę mówił. Kurde, pada, ja pierdzielę, zabijam się zaraz. Ale tak jak wspomniałem, nawet parę gum to już jest dobry trening.
zabić się tym pionem. Jadę, bo tutaj będzie na pewno gleba zaraz.